Witajcie, z tej strony Krzyszku w kolejnym odcinku gry Mutiny. W dzisiejszym odcinku trochę o najnowszej aktualizacji 0.17.0, w której do gry został dodany save. Znajdziemy go w projektach. Do zbudowania sejfu potrzebne nam dwa nowe elementy dostępne w grze. Jest to mechanizm zamku, a także część sejfu z miedzi, które możemy zakupić u handlarza na statku. Na mapie głównej możemy teraz bezpośrednio przerzucić swoje graty z plecaka do łodzi lub odwrotnie. Klikamy na tą ikonkę na samej górze po prawej stronie. Mamy nowe wydarzenie Wyspa Wraków, w której znajdziemy części do naszej łodzi. Co tu jeszcze? Jeżeli chodzi o truposza, nie daje on nam teraz żadnych części do naszej łodzi. W zamian za to możemy znaleźć tam dużo leczenia i rumu. Poprawiony został system walki. Teraz nasza postać, walcząc z kilkoma przeciwnikami naraz, atakuje najpierw tego, który ma najmniej HP. Na Wyspie Wraków możemy również spotkać kupca, który ma dla nas do zaoferowania część z łodzi. Oczywiście za wymianę bądź za monety. Jeżeli chodzi o kupowanie za monety opłat, jeżeli macie dużo, opłaca się, gdy mamy dzień VIP-a lub wykupionego VIP-a. Zawsze mamy te parę monet zaoszczędzone. Z nowości na statku kupieckim to, tak jak na początku wspomniałem, możemy u handlarza kupić elementy do sejfu, a także soczewki do latarni morskiej zakupić za monety. Pod pokładem znajduje się handlarz, z którym możemy pohandlować elementami do naszej łodzi. Elementy łodzi możemy również zakupić za monety. Ciekawe, czy elementy do sejfu będziemy mogli tylko zdobyć u tego handlarza za monety. Zobaczymy. Dobra, kupię. Dobra. Co jeszcze? Oczywiście, jak to przy każdej aktualizacji, zostały poprawione błędy. Co nieco ulepszyli, co nieco spieprzyli, jak często bywa. Także jeżeli Wam się odcinek podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jesteś nowy na moim kanale, pamiętaj o zasubskrybowaniu mojego kanału. Podzielcie się w komentarzu pod filmem, jak Wam się podoba najnowsza aktualizacja. Z tego co wiem, co kilka osób pisało na Discordzie, jeżeli chodzi o tego handlarza na Wyspie Wraków, nie każdy go miał. Także napiszcie w komentarzu, czy również go mieliście, czy go nie mieliście. Także do następnego odcinka. Na razie, cześć.